Dzień dobry, cześć. Nazywam się Patrycja. Bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym wybraliście naszą prezentację. Na co dzień jestem pracownikiem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, a w dniu dzisiejszym chciałabym Wam troszkę opowiedzieć o endoskopii i o bronchoskopii. Jak to w ogóle się dzieje, że przez tak małe urządzenie możemy obrazować wnętrze ciała pacjenta? Jakie to tajemnice w sobie kryje, jakie zjawiska fizyczne w tym zachodzą? Odpowiedzi na te pytania i na wiele, wiele więcej dowiecie się właśnie dzisiaj podczas naszej prezentacji. Także zaczynajmy. Dzisiejszą prezentację zaczniemy trochę od definicji. Na początku powiem Wam, czym w ogóle jest taki endoskop. Endoskop, moi drodzy, jest niczym innym jak urządzeniem diagnostyczno-terapeutycznym, systemem diagnostyczno-terapeutycznym, który pozwala operatorom, lekarzom na wizualizację tych obszarów ciała pacjenta, które normalnie są niewidoczne. Każdy endoskop składa się z trzech podstawowych elementów. Pierwszym elementem jest źródło światła. W nowszych endoskopach są włókna światłowodowe. Mamy tutaj przykładowe włókno światłowodowe, przykładowy światłowód z włóknami w środku. Chcę Wam teraz pokazać, że wystarczy wziąć sobie zwykłą latarkę, chociażby z telefonu, do tego, żeby nasz światłowód przewodził światło. Zobaczcie, moi drodzy. Położę sobie to tutaj. Przykładam światłowód do źródła światła i świeci. Widać tutaj właśnie, że pojedyncze wiązki, poszczególne wiązki przewodzą dobrze światło. W tradycyjnych, w całej kolumnie endoskopowej, która znajduje się tutaj, źródłem światła są żarówki. Zwykła żarówka jest włożona, taka żarówka, jest umieszczona tutaj. Żarówki zazwyczaj są dwie lub więcej. Chodzi o to, żeby w trakcie zabiegu, przy spaleniu się pojedynczej żarówki, nie trzeba było przerywać całej procedury, tylko wystarczy przełączyć z jednej żarówki na drugą i zabieg trwa dalej. Ale wracając, powiedziałam Wam o światłowodach, a teraz kolejnym elementem, oprócz światłowodów, jest cały tor wizyjny. Endoskopy wyróżniają się, dzielą się na dwa podstawowe rodzaje ze względu na przewodnictwo. Pierwszy to jest endoskop giętki, czyli tak zwany fiberoskop. Jest on zbudowany z włókien światłowodowych, które pozwalają nam na swobodne wygięcie podczas operacji. Tradycyjny endoskop jest endoskopem sztywnym. Nie możemy go wygiąć. No dobrze, ale przecież mówiąc o świetle, mówiąc o oświetleniu wnętrza ciała pacjenta, przecież tam jest całkowicie ciemno, musimy się jakoś do tego wnętrza ciała dostać. Endoskopia pozwala nam na dostanie się w dwa różne sposoby. Albo przez naturalne otwory ciała, czyli jamę ustną, przez nos, bądź też przez nienaturalne otwory, które musi zrobić lekarz. Do wykonywania takich otworów używa się takiego małego urządzenia. Jest to trokar. Trokar pozwala poprzez niewielkie nacięcie na ciele pacjenta wprowadzić całe to urządzenie, w zasadzie wkręcić, ponieważ tutaj to jest gwintowane. Pozwala to na to, żeby nie rozerwać niepotrzebnie skóry. Po wprowadzeniu takiego trokaru musimy go odbezpieczyć, wyciągnąć tą iglicę, która jest bardzo ostra. Odłożymy sobie to. Ten trokar jest w ciele pacjenta i przez ten właśnie trokar lekarz wykonujący zabieg wprowadza poszczególne elementy manipulacyjne. Takie elementy manipulacyjne są różne. Zazwyczaj są to nożyczki. Mamy też, moi drodzy, szczypczyki, większe bądź mniejsze, żeby coś przytrzymać, coś wyciąć, odciąć. To jest bardzo popularne ze względu na to, że są znacznie mniejsze, późniejsze pooperacyjne komplikacje. Pacjent szybciej dochodzi do siebie, ma mniejszą bliznę. Natomiast jeżeli mówimy o samej endoskopii, wszystko co ma swoje zalety, ma też swoje wady. Niestety poprzez taki endoskop pacjent jest bezpieczniejszy, pacjent ma mniejsze blizny, ale lekarz ma znacznie ograniczone pole widzenia. Nie może zobaczyć wszystkich struktur tego, co jest dookoła. No dobrze, ale dość już tego o teorii, przejdźmy troszkę do praktyki. Muszę Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jest wiele rodzajów endoskopów. Dzisiaj pokazałam Wam podstawowy podział ze względu na sposób przewodzenia światła, czyli sztywne i giętkie. Natomiast jeżeli mówimy o miejscu, który będzie obrazowany, czy to diagnostycznie, czy terapeutycznie, możemy wyróżnić na przykład gastroskopię, która służy do obrazowania
żołądka, kolonoskopię do jelita grubego, jest też jejunoskopia do jelita cienkiego, czy bronchoskopia, która właśnie dzisiaj będzie przedmiotem naszych badań. Więc to, co pokazywałam nam na początku, czyli endoskop giętki, to jest właśnie nasz bronchoskop. Tutaj mamy źródło światła, tutaj możemy, mam nadzieję, że będziecie mogli to zobaczyć, obracać sobie samą końcówką. Tutaj operuję tym i obracam to, więc we wnętrzu ciała pacjenta, żebyśmy dotarli do odpowiedniego oskrzela, do odpowiedniego interesującego nas obszaru, możemy sobie tym właśnie manipulować. Naszego dzisiejszego pacjenta mam już na stole. Tak jak mówiłam, MIS ma zgłoszone jakieś nieprawidłowości ze strony układu oddechowego. Będziemy wykonywać mu zabieg bronchoskopu. Zwróćcie proszę uwagę na to, że do misia układu oddechowego będziemy dostawać się przez jamę ustną. Miś ma włożony tutaj specjalny ustnik. Ustnik ma na celu ochronę bronchoskopu przed przygryzieniem, ponieważ miś w trakcie zabiegu może zacisnąć zęby, jak będzie go coś bolało, jak będzie miał na przykład nieprzyjemne odczucie związane z samym badaniem. Dlatego ma ten ustnik przez nos. Nie możemy, miś ma za mały nos, więc próbujemy włożyć bronchoskop do ust misia. Miś ma tutaj czystą twarzycę i powoli przemieszczamy się tu. Tu widzimy już misiowe rozwinięcie na oskrzelach. I tutaj mamy coś, szanowni Państwo, moi drodzy, coś misio nam popnął. Widzicie tą zmianę, prawda? O, teraz ją widzimy w całej okazałości. No to teraz, jak mamy już zobrazowane, gdzie coś mamy, wprowadzamy nasz manipulator, nasze szczypczyki. Powoli, powoli, powoli. I są. Otwieramy. Jeszcze dobieramy. Łapiemy i wyciągamy wszystko misiowi z ust. Powolutku, powolutku. O, straciliśmy. Dobra, jeszcze raz. Łapiemy. I wyciągamy. Teraz wyciągamy, 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 wyciągamy. No i niestety, uciekło nam w ostatnim momencie. Ale nie możemy się poddać, musimy pomóc misiowi, więc próbujemy jeszcze raz. Sprawdźmy drugą odnogę drzewa oskrzelowego u misia. Może tam jeszcze coś jest i coś znajdziemy. Czyli jednak miś coś połknął, miś się czymś zakrztusił. No to musimy w takim razie misiowi pomóc. Przez kanał instrumentacyjny wprowadzamy chwytak. Oddalę się troszkę, żebyśmy widzieli, że nasz chwytak już wszedł. Otwieramy szczypczyki. I co? I nie jest takie proste, jak Wam się wydaje. I chwytamy naszą zmianę. No i powolutku, powolutku wyciągamy. Nie możemy wyciągnąć tej zmiany przez kanał instrumentacyjny, tylko wyciągamy razem bronchoskop z naszym manipulatorem. I zobaczcie, udało nam się wyciągnąć to, co miś miał w środku. Także miś uratowany, pacjent będzie cały i zdrowy. Teraz musimy zakończyć zabieg, wyciągnąć misiowi ustnik. I to będzie na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za dzisiejszą prezentację. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I co? I do zobaczenia za rok. Cześć!